Długo wyczekiwana gala MMA Live już jutro w Tomaszowie. Dziś w klubie AA odbył się jeden z ważniejszych punktów przygotowań do walk w oktagonie. Zawodnicy jutrzejszych pojedynków stanęli na wadze. Zgodności wskaźników ciężaru fighterów z dopuszczalnymi normami pilnował Juras, który poprowadzi sobotnią galę. Dzisiejsze wydarzenie uświetniała także obecność pięknych ring girls. Jutro gala już. Jakie odczucia? Jak się czujecie? Fajnie, fajnie. Już się nie możemy doczekać właśnie jutrzejszego dnia, bo na pewno będzie fajna impreza i gala na pewno się uda. No trochę trema, ale myślę, że będzie fajnie. Też jesteśmy ciekawe w ogóle, jak to też będzie jutro wyglądać, tak? Na pewno jakaś adrenalina, tyle ludzi, ale myślę, że będzie fajnie. Jest trema? Jest, oczywiście. Ale jesteśmy podekscytowane. Powiedzcie, jak znajomi zareagowali na wiadomość, że właśnie Was zobaczą podczas jutrzejszej gali? Znaczy, po castingu na pewno reakcje ludzi były różne. Można było to wyczytać w komentarzach, które widniały pod filmikiem, pod całym reportażem, ale znajomi, no część zadowolona, wiadomo, nie wiem, część może zazdrosna, nie wiem. Ale fajnie, będzie fajnie na pewno. Jakimi reakcjami się spotkałyście? Raczej z pozytywnym zaskoczeniem. Oczywiście, pozytywnie. No raczej gratulowali znajomi, się cieszyli. No, gratulowali przede wszystkim. Przed nami sporo emocji i z pewnością niezapomniane widowisko. Jutrzejsza gala zapowiada się dosyć ciekawie. Jest pan sędzią. Jakie najczęściej błędy popełniają zawodnicy MMA? Ja powiem tak, może nie tyle chodzi o same błędy, bo to weryfikuje zawsze walka. Ja chciałbym powiedzieć o to, za co przyznajemy najwięcej punktów, czyli będą to na pewno akcje stójkowe, na pewno będą to akcje graplerskie, czyli rzuty obalenia oraz próby poddania. Zarówno też przyznajemy punkty za techniki ucieczki z pozycji kontroli, tak więc nad tym będziemy się koncentrować. Chciałem powiedzieć, że chyba na tej gali jako pierwszej będą sędziowie, którzy będą przyznawali punkty za akcje parterowe i stójkowe. To jest chyba taka nowość, która się wkradła. MMA jest stosunkowo nową dyscypliną sportu. Co jest najtrudniejsze według Pana dla zawodników? Ja powiem szczerze, że to jest kawał ciężkiej pracy. Trudne jest absolutnie wszystko, bo jest tutaj trzeba być wszechstronnym, trzeba godzić techniki strajkerskie, czyli uderzane, i techniki graplerskie, czyli te chwytane, tak więc to jest kawał ciężkiej pracy do wykonania. I tak jak chciałem jeszcze podkreślić jeszcze raz, że proszę o wyrozumiałość dla tych zawodników, bo to jest kawał ciężkiej pracy, długie miesiące przygotowań. Mam nadzieję, że będzie dobre widowisko, że wszyscy będą zadowoleni i obędzie się bez kontuzji. Trenerzy zawodników, którzy jutro stoczą walki, wierzą w swoich podopiecznych. Która z walk według Ciebie zapowiada się najciekawiej? Myślę, że jest kilka ciekawych walk. Na pewno walka wieczoru. Wiktor Sobczyk z Robertem Radomskim. Bardzo ciekawa walka. Walka kobiet. Myślę, że ciekawe zestawienie. Jest dużo też ciekawych takich walk z pozoru mniej doświadczonych zawodników, ale na pewno dadzą z siebie wszystko i wyjdzie ciekawie. Kto wygra? Dla kogo trzymasz kciuki? Co znaczy, trzymam kciuki za swoich zawodników, czyli za Jacka Wojnickiego, za Krzysztofa Adaszaka i Paulinę Bońkowską. No wygra na pewno lepszy, a trzymam za nich kciuki. Jak długo i w jaki sposób twoi zawodnicy przygotowywali się do jutrzejszej walki? Taki minimalny czas przygotowań to jest około 8 tygodni. No i staramy się trzymać właśnie taki mniej więcej czas, jeżeli przyjmujemy jakąś walkę, to żeby mieć właśnie te mniej więcej 8 tygodni na przygotowanie. Wśród zawodników zobaczymy także płeć piękną. Tomaszowianka Kasia Kuszewska spotkała się dziś ze swoją przeciwniczką i choć walka z pewnością nie będzie należała do najłatwiejszych, podopieczna Marcina Abratkiewicza pozytywnie ocenia swoje szanse na wygraną. Powiedz mi, w jaki sposób przygotowywałaś się do jutrzejszej walki? No przygotowywaliśmy się dosyć długo, tak mi się wydaje, przynajmniej dla mnie były to długie i męczące treningi, więc dużo potu, dużo krzyku przede wszystkim i... Treningi były takie jak zawsze, czy... Ciężkie, bardzo ciężkie, wyczerpujące, zwłaszcza dla kachny, dużo nerw, czasami wyzgwizg, ale przetrwaliśmy, było bardzo ciężko. Musieliśmy u Kasi bardzo dużo pozmieniać, ona wychodzi troszeczkę z karaty, z Krav Magi, także jakieś dziwne nawyki, które musieliśmy wytępić i wszystko zrobić pod MMA. Także jestem bardzo zadowolony, uważam, że jest bardzo dobrze przygotowana przez ten okres czasu. Myślę, że jestem za, że będzie okej. Okay.
Kasiu, dzisiaj poznałaś swoją przeciwniczkę. Wiesz coś więcej na jej temat? No tak, ponieważ walczyła tutaj z naszą Kingą Przybyć wcześniej. Była to jej, nasze Kingi, pierwsza walka z Pauliną. Oglądałam, komentowałam, ale jak się okaże, to no, zobaczymy, tak? Jakie ma słabe strony? No nie wiem, zobaczymy na walce, tak, bo mogła dużo poprawić. Jak zamierzacie pokonać przeciwniczkę? Znaczy ja uważam, że Kasia na dzień dzisiejszy ma bardzo duże szanse w stójce. Bardzo dobrze kopie, mocno kopie. Ogólnie w parterze jest bardzo silna. Uważam, że na każdej płaszczyźnie jest dobrze przygotowana. Ale uważam, że stójka powinna rozwiązać wszystko. Kasia, trener w ciebie wierzy, jak ty oceniasz swoje szanse? Ja oceniam tak jak trener, tak? Trener mówi, trenerowi wierzy i tylko jego słucham. Pierwsza gala MMA Live już jutro, 8 września w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Start godzina 19. Wszyscy, którzy nie zakupili jeszcze biletów, mogą to zrobić jutro.